Teraz krótka instrukcja, w jaki sposób wykonać ćwiczenie związane z analizą skupień w środowisku RapidMiner. Jako pierwsze porównajmy sobie działanie dwóch bliźniaczych algorytmów K-means i K-medoids. Posłużymy się do tego celu zbiorem danych Iris, który jest dostarczony razem z RapidMinerem. I teraz pamiętacie, że zbiór danych Iris jest opisany za pomocą czterech atrybutów. Wizualizacja w przestrzeni czterowymiarowej jest trochę trudna, więc to, co my sobie zrobimy, to uprościmy sobie ten zbiór danych, rzutując go na przestrzeń 2D. Moglibyśmy po prostu wylosować sobie jakieś dwa atrybuty i je wybrać, ale możemy też zrobić to troszeczkę inteligentniej. My dokładnie sobie to omówimy w przyszłym tygodniu, natomiast na razie musicie mi uwierzyć. Zastosuję magiczny operator, który się nazywa Singular Value Decomposition. Wskażę tutaj, że chcę dokonać dekompozycji zbioru na dwa wymiary i w czarodziejski sposób to się właśnie stanie. Jeżeli spojrzymy sobie teraz na wizualizację, zróbmy sobie scatterplot i na osi x-ów wyświetlmy sobie pierwszą kolumnę, na osi y-ów wyświetlmy sobie drugą kolumnę, a kolorem zaznaczmy sobie przypisanie do klastra, to okazuje się, że algorytm SVD, dokonując tego rzutowania i kompresji danych tak naprawdę z czterech wymiarów do dwóch wymiarów, czyli mamy w zasadzie dwukrotną kompresję zbioru danych, cały czas jeszcze jest w stanie całkiem sensownie zachować separację pomiędzy gatunkami irysów. Wiemy skądinąd, że tutaj mamy trzy gatunki irysów i zobaczymy, czy algorytmy K-means i K-medoids sobie z tym poradzą. Ponieważ chcę wykorzystać ten sam zbiór danych do dwóch różnych algorytmów, wykorzystam jeszcze operator multiply. Operator multiply po prostu z wielokrotniami wejścia. Będę miał je dostępne kilka razy. Zatem za pierwszym razem wykorzystam algorytm K-means. No może od razu nazwę to. K-means. A jako drugi wezmę algorytm K-medoids. Na czym polega różnica? Zasadniczo te algorytmy działają identycznie. Jedyna różnica pomiędzy nimi zasadza się na tym, że w algorytmie K-means środkiem każdego skupienia jest jego środek geometryczny. To znaczy wyliczamy sobie średnią ze wszystkich współrzędnych, wszystkich punktów, które należą do danego skupienia i w tym środku geometrycznym umieszczamy centroid, co oznacza, że prawie zawsze centroid nie pokrywa się z żadnym rzeczywistym punktem, tylko jest po prostu punktem w przestrzeni. Ale oznacza to, że jeśli na przykład w jakimś skupieniu występują wartości odstające, czyli mamy pewne skupienie, pewną grupkę obiektów i do tego skupienia przez przypadek na przykład zostały doczepione jakieś 3-4 punkty bardzo odstające, które mają jakieś ekstremalne wartości atrybutów, to wpływ tych ekstremalnych wartości atrybutów na położenie centroidu może być bardzo duży. Ten centroid może się przesunąć w stronę tych outlierów w sposób zupełnie niepoprawny. K-medoids jest modyfikacją K-means polegającą na tym, że centroidem zawsze jest najbardziej centralnie położony obiekt w skupieniu. Tak? Zatem nie ma możliwości, żeby centroid nie pokrywał się z punktem. Zawsze centroidem jest punkt. Więc to oczywiście w dużej mierze nas chroni przed problemem wartości odstających, więc czemu w ogóle istnieje K-means, a dlaczego nie korzystamy zawsze z K-medoids? Jak zwykle there is no free lunch. K-medoids jest po prostu znacznie droższy. Żeby znaleźć średnią geometryczną zbioru n punktów, to ma złożoność liniową względem n. Natomiast żeby znaleźć najbardziej centralny punkt spośród n punktów, to ta operacja ma już złożoność kwadratową. Tak? Muszę porównać każdy z każdym. Więc dla bardzo dużych zbiorów danych K-medoids jest po prostu znacznie wolniejszy. Dobrze, porównajmy sobie działanie tych dwóch algorytmów. O, przepraszam, no właśnie tutaj, tu będzie samo grupowanie. W jednym i w drugim przypadku powiemy, że interesują nas trzy skupienia.
Tutaj też nas interesują trzy skupienia. Jak widzicie, możecie wskazać, jaki rodzaj miary chcemy wykorzystać. Jeżeli powiemy, że wszystkie nasze atrybuty są numeryczne, no to mamy do wyboru odległości takie jak euklidesowa, jak odległość Canberra, odległość kosinusowa, odległość Czebyszewa. One wszystkie są tutaj opisane, także w dokumentacji możecie sobie zajrzeć i dokładne definicje każdej z tych odległości znajdziecie. Podobnie jest tutaj, może też wskażę, że mamy tutaj atrybuty numeryczne i interesuje nas odległość euklidesowa. Zobaczmy teraz w takim razie działanie obu algorytmów. Zatem mamy prawdziwą etykietę danego punktu i mamy przypisanie do określonego klastra. Spróbujmy sobie to zwizualizować na przykładzie jednego zbioru. Wykorzystam wizualizację scatter 3D. W oś X to będzie pierwsza współrzędna, oś Y to będzie druga współrzędna, trzecia oś, value column, przepraszam, SVD 2, tak. Na osi Y będziemy mieli prawdziwą etykietę. Tak, czyli w kolejnych warstwach, jak gdyby, powinniśmy mieć konkretne kwiaty, natomiast kolorem zaznaczamy przypisanie do klastra. I jak widać, mamy tutaj kilka przykładów, które zostały przypisane do nieprawidłowego klastra. Tak, a dlaczego? No to już musielibyśmy teraz rzutować to z kolei w przestrzeni 2D, spróbować sobie to wyświetlić. No i mniej więcej tak to wygląda, tak więc niektóre z tych punktów po prostu zostały źle przypisane. Analogicznie moglibyśmy sobie porównać ten wynik z K-Medoids i zobaczyć, co nam tam wyszło. W ćwiczeniu macie kilka zadań, część z nich możecie zrobić samodzielnie, natomiast ja chciałbym jeszcze pokazać Wam jedną rzecz, jeżeli chodzi o RapidMinera, mianowicie możliwość automatycznej optymalizacji parametrów algorytmu. Tutaj czarodziejsko zgadłem, że w zbiorze mamy trzy klastry, no ale w rzeczywistości nie będę wiedział, ile tych skupień jest, przecież właśnie to jest celem analizy skupień, żeby dobrać w jakiś sposób taką liczbę skupień, żeby obiekty maksymalizowały podobieństwo między sobą, a jednocześnie w ramach jednego skupienia, jednocześnie maksymalizowało odległości do obiektów położonych w innych klastrach. Więc jeśli nie wiedziałbym, ile tam jest takich naturalnych skupień, to musiałbym w jakiś sposób to zmierzyć. Nie mamy tutaj tradycyjnych miar, które są dostępne w klasyfikacji. Pamiętajcie, nie mamy etykiety. Tutaj fakt, że my posługujemy się zbiorem Iris, w którym te etykiety są, to jest tylko i wyłącznie pomoc dla nas, żeby zobaczyć mniej więcej, jak dobrze to grupowanie odpowiada klasyfikacji, ale w rzeczywistości tak naprawdę analiza skupień jest problemem nienadzorowanym, czyli prawie zawsze będziemy pozbawieni etykiety. Więc nie możemy mierzyć sobie na przykład miary F1, nie ma tutaj miary sensitivity, czy true positive rate, czy false positive rate, nic takiego, tak? Niczego takiego nie możemy zmierzyć. Możemy zmierzyć kilka rzeczy. Możemy zmierzyć sobie średnią odległość każdego punktu do jego centroidu. To jest mylące, dlatego że ta miara, ona oczywiście będzie preferowała dużą liczbę klastrów, bo im bardziej sklastrujemy, im mniejsze będą te klastry, to siłą rzeczy średnie odległości od centroidów będą mniejsze. To można oczywiście normalizować tą liczbę klastrów, czy też dodać tam taki element regularyzacyjny po to, żeby karać za zbyt dużą liczbę klastrów, no ale tak czy owak jest tutaj pewien problem. Są też definiowane indeksy, takie jak na przykład indeks Davisa-Buldena, albo indeks Dana. Jeden i drugi możecie znaleźć w materiałach do ćwiczenia, żeby sobie rzucić okiem do Wikipedii i zobaczyć, jaka jest dokładnie definicja. To są pewnego rodzaju heurystyki, które próbują właśnie ocenić, na ile dobre są skupienia. Skupienie jest dobre wtedy, kiedy wszystkie obiekty są w miarę blisko swoich centroidów, a jednocześnie centroidy są dosyć daleko od siebie nawzajem, bo zobaczcie, że jeżeli przesadzimy z liczbą centroidów, czyli z liczbą klastrów i spróbujemy poklastrować zbiór danych na więcej skupień niż tak naprawdę powinniśmy, no to wtedy zagęścimy centroidy, więc możemy jak gdyby albo manipulować tutaj liczbą klastrów, albo możemy manipulować odległościami pomiędzy centroidami. I w RapidMinerze jest zaimplementowany operator, który wyznacza różnego rodzaju statystyki, które mogą posłużyć nam jako wskazówki do oceny, na ile dobrze pogrupowaliśmy. I teraz zrobimy właśnie takie ćwiczenie. Wykorzystamy tutaj operator, który się nazywa loop parameters.
Loop parameters pozwoli nam zdefiniować pewien zakres dla jakiegoś parametru i cały przepływ, który jest wewnątrz tego operatora, będzie powtarzany za każdym razem z inną wartością tego parametru. Co my tutaj w środku chcemy zrobić? W środku chcemy wykorzystać k-means, więc weźmiemy sobie po prostu algorytm do grupowania. Teraz wykorzystamy operator cluster distance performance. To jest operator, który na podstawie zdefiniowanego pogrupowania i modelu klastrów wylicza różnego rodzaju statystyki. Tutaj jest jakaś główna statystyka, on potrafi tutaj policzyć akurat właśnie tą średnią odległość i indeks Davisa-Buldena. W zasadzie to by nam wystarczyło, ale ponieważ my chcielibyśmy jeszcze sobie zwizualizować wyniki, więc posłużymy się operatorem log. Operator log jest takim prostym operatorem, który pozwala nam zrzucić w każdej iteracji jakieś wartości. I to, co my tutaj sobie zrzucimy, możemy sobie zapisać to do jakiegoś pliku na dysku. Gdybyśmy chcieli, ale nie jest to konieczne. Co my tutaj zapiszemy? Zapiszemy sobie wartość k. To jest parametr. Zapiszemy sobie wyznaczoną przez operator performance wartość średniej odległości wszystkich punktów do ich centroidów i zapiszemy sobie również indeks Davisa-Buldena, czyli performance value i tu gdzieś jest Davis-Bulden index. OK. Dzięki czemu po zakończeniu procesu będziemy mogli zobaczyć, jak zmieniała się wartość indeksu Buldena, Davisa-Buldena i jak zmieniała się ta średnia odległość od centroidów w miarę jak dodawaliśmy parametry. Zostało nam tylko i wyłącznie ustawienie parametru operatora loop parameters. Tutaj wskazujecie, z którego operatora chcemy manipulować parametrem. No, my oczywiście chcemy wziąć operator clustering. On ma ileś różnego rodzaju parametrów wejściowych. Jednym z parametrów jest k. Więc my weźmiemy sobie tą wartość k i powiemy zmieniaj się od 2 do, to oczywiście przesada, na przykład do 20 w 20 krokach. Jak widzicie, po kolei sprawdzimy wartości 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, czyli po prostu uruchomimy 19 klastrowań, każde z inną wartością parametru k. Dla każdego klastrowania policzymy średnią odległość między punktami a centroidem oraz wartość indeksu Davisa-Buldena i na końcu wybierzemy sobie najlepsze. To wszystko. Odpalamy. Przepraszam. Nie podłączyłem wejścia z wyjściem. Tutaj mamy wszystkie przykłady. Mamy log. I wszystko powinno już być dobrze. No właśnie. Czyli to jest nasz wynik. Może od razu sobie go zwizualizujmy. Weźmiemy sobie wizualizację liniową. Indeksem jest oczywiście tutaj k, czyli liczba klastrów. I możemy sobie te dwie wartości wyświetlić. Zasadniczo rzecz biorąc, jak widzicie, to cały czas maleje. Ta średnia odległość od klastrów cały czas, od centroidów cały czas maleje, z tym, że jak widzicie, od pewnego momentu ona zaczyna bardzo wolno maleć, więc często tutaj stosuje się taką zasadę łokcia, to znaczy w takim miejscu przegięcia, wybiera się miejsce, w którym następuje przegięcie, dlatego że wtedy ten spadek, tak, czyli tak naprawdę jakbyśmy spojrzeli sobie po prostu na pochodną tej funkcji, patrzymy sobie, gdzie ona zaczyna się zmieniać i dopóki to tak dosyć gwałtownie spada, to dobrze, natomiast później tak, to już dodawanie kolejnych klastrów niewiele nam daje. To samo widać w indeksie Davisa-Buldena, on też preferuje większą liczbę klastrów, ale zobaczcie, że na początku tak ten zysk jest dosyć duży, natomiast potem już ten zysk jest niewielki albo wręcz trochę się ustala. W związku z tym w tym akurat zbiorze danych tak naprawdę algorytm widzi gdzieś między 4 a 5 skupień.
Tak? To oczywiście nie musi się całkowicie pokrywać z przypisaniem tych irysów do gatunków, dlatego że no wcale nie jest powiedziane, tak, że graficznie czy za pomocą tam odległości euklidesowej faktycznie tylko trzy skupienia są. To jest pewnego rodzaju wskazówka, ale nic więcej. Tak? Więc w ten łatwy sposób można sobie optymalizować w środowisku RapidMiner parametr. Procedura jest prosta, jak wchodzicie do operatora loop parameters, umieszczacie tam pewien przepływ, jest jeden parametr, który się zmienia, więc ten sposób zmieniania się tego parametru definiujecie na tym poziomie i ważne jest, żeby w każdej iteracji oczywiście zmierzyć, bo jeżeli możemy zmierzyć, to potem możemy sprawdzić, w której iteracji czy przy jakiej wartości tego głównego parametru przepływ charakteryzował się. Macie również propozycję, żeby spróbować wykorzystać algorytm DBSCAN. No może jeszcze sobie to zróbmy. W tym przypadku posłużymy się danymi syntetycznymi. Jest operator generate data. Pamiętacie pewnie, że ten operator, już z nim się spotkaliśmy, potrafi nam generować dane syntetyczne. Utworzymy sobie 10 tysięcy punktów w dwóch, 1000, przepraszam, punktów w dwóch wymiarach i wybierzemy sobie rzecz, która jest trudna do sklasyfikowania, 3-ring clusters. To jest zbiór danych, który wygląda mniej więcej w ten sposób. I za pomocą algorytmu k-means, to już chyba jest oczywiste, w żaden sposób tego zbioru nie da się pogrupować, dlatego że rzecz jasna algorytm k-means podzieliłby to po prostu na takie grupy, nie patrząc w ogóle na gęstość punktu. Więc my byśmy chcieli zastosować tutaj algorytm DBSCAN. Patrząc na osie, moglibyśmy spróbować mniej więcej zgadnąć, jaki duży powinien być promień każdego koła. Tutaj możecie sobie to na to popatrzeć w jednostkach. Jak to się zmienia, tutaj jest od minus 10 do 10 rozpiętość, moglibyśmy też to znormalizować i operować na przykład na przedziale od minus 1 do 1, czy od 0 do 1, wszystko jedno. Wydaje się, że w tym przypadku ten promień 1 powinien nie być złą wartością, więc spróbujmy. DBSCAN. Algorytm DBSCAN. Podajemy epsilon 1. Nawet zostawmy, niech to będzie 5 punktów i zobaczmy, jak ten algorytm sobie poradzi. Tutaj w pierwszym porcie będzie wychodził sam model, natomiast tutaj będą dane z adnotacją, do którego klastra należą. I etykieta to jest to, co zostało wygenerowane przez operator generate data, to jest to syntetyczne przypisanie, natomiast tutaj mamy przypisanie wygenerowane przez sam algorytm. No i zobaczmy teraz, jak to wygląda. Kolorem wybierzmy nie etykietę, tylko przypisanie do klastra. No i wyszło mniej więcej tak. Widać wyraźnie, że z tym zbiorem algorytm sobie nie do końca poradził. Po pierwsze, te punkty wszystkie przypisał do jednego klastra, a tutaj mamy zdecydowanie mniej gęsto. Trudno powiedzieć, czy da się tak dobrać parametry, żeby ten zbiór danych, jak bardziej w cudzysłowie, poprawnie sklastrować, no ale to jest fajne ćwiczenie, żeby sobie trochę poeksperymentować. Tyle jeśli chodzi o RapidMinera i ostatni film będzie dotyczył